Pamiętam, jak pan na Euro 2008 komentował całą karierę Ronaldo. W zasadzie, kim dla pana jest ten zawodnik? Chyba taką wielką przygodą. Czy ja jeszcze pamiętam 2-4. Tak, tak, no właśnie. Euro w Portugalii, wtedy na jednej stronie doświadczony Luis Figo, to pokolenie jeszcze Rui Costa, João Pinto, Nuno Gomesa, Manisza i kilku innych gwiazd reprezentacji Portugalii. Natomiast no, też wchodził ten młody chłopak. Wtedy jeszcze nie miał takich ładnych zębów, bo był przed wymianą szuflady. W ogóle wyglądał trochę inaczej, ale w piłkę potrafił grać. Cześć, zapraszam Was do vloga z 1/8 finału Mundialu w Katarze. Byliśmy wczoraj na meczu Japończyków z Chorwatami, prawdziwej uczcie piłkarskiej aż do rzutów karnych. Polish is very nice. Lewandowski is very nice. A dzisiaj idziemy na mecz Portugalczyków ze Szwajcarami. Ten mundial jest niesamowity. Absolutnie tego nie planowałem i przez przypadek trafiłem na mecz Hiszpanów z Maroko. Dlaczego? Dlatego, że to tylko jeden przystanek metrem na stadion w centrum dziennikarskiego. I macie konkurencję vlogera z Maroka. Si, claro, claro. Speak English? Yes, of course I speak English. How do you like this World Cup? World Cup is good. Qatar is good. But there is but you're super tired. Very, very tired, but there is no ticket. And you see, there is a lot of Moroccan, and we wanna win, inshallah. Take care, my friend. Take care of yourself, my friend. Kibice głośno krzyczą, wszyscy zadowoleni, wzywają swoje jakieś przyśpiewki. Kurczę, prawie jakbyśmy byli na mundialu. A my wybieramy się teraz do centrum medialnego, a następnie na mecz Portugalii ze Szwajcarią. Dojechaliśmy. Po lewej stronie znajduje się stadion, który, musicie mi uwierzyć na słowo, jest naprawdę przepiękny. Ale zanim podejdziemy pod sam obiekt sportowy, to najpierw rzut okiem w stronę prawą. I teraz zobaczcie, tam w oddali to są górujące nad całym Lusailem, czyli nad tą miejscowością, cztery bardzo wysokie wieżowce. Natomiast bliżej, przed nami, to jest taki deptak, taki buleward, jak to oni nazywają, gdzie są restauracje, różne sklepy. Większość kibiców, którzy przyjadą właśnie tutaj, najpierw udaje się, żeby się przejść po tym przepięknym deptaku. Ten mundial powoli się rozkręca. W fazie pucharowej zawsze jest najwięcej emocji, jest po prostu najciekawiej, także myślę, że i dzisiaj również na trybunach będzie niezwykle interesująco. Portugal! Yes, it's coming! It's coming! You're not from Portugal. Why you support this country? Because I love Ronaldo. I love him so much. I love Ronaldo. We love Ronaldo. We love Cristiano. Why you love him? Because he is a humble person. He's the best. Yeah, he's the best. He's the best. He has a good heart and he's a good player. No i tak jak myślałem, tak jak przewidywałem, Portugalia zmiażdżyła Szwajcarię, była zespołem o wiele lepszym. 6-1 to jest taki, myślę, bardzo delikatny wymiar kary. Myślę, że jest to jeden z kandydatów do zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Na pewno bardzo mocna drużyna, która posiada też przecież mocną ławkę rezerwowych. Sam Cristiano siadł dzisiaj i wyszedł dopiero w drugiej połowie. Widzimy coraz częściej te wielkie gwiazdy, no może poza Lewandowskim, Messim są zmieniane. Wczoraj Modric, dzisiaj z ławki rezerwowych, Cristiano Ronaldo. Także to jest naturalne, myślę, w futbolu. No, ktoś się robi coraz starszy, ktoś młody zaczyna szturmować bramy. Natomiast wbrew pozorom wydaje mi się, że to jest szansa na przykład dla Ronaldo, jeśli będzie taka potrzeba, żeby tutaj mieć szansę stania się bohaterem, ponieważ wchodzisz w 60, 70 nad podmęczonego rywala, on zawsze, jak będzie miał świadomość, że mam te 20, 30, 35 minut, no to może praktycznie i presować, i wykonywać pełne sprinty przód, tył, i gdzieś skoncentrować się na wypatrzeniu pewnych luk z ławki rezerwowych, więc no kto wie, czasami lepiej wejść w roli jokera na 20 minut i uradować cały kraj, niż się męczyć i tak mocno ekonomicznie rozkładać te siły, przy okazji moim zdaniem nie wypełniając do końca potrzeb trenera, no bo umówmy się, dzisiaj Ronaldo już nie jest zawodnikiem, który jest w stanie grać i do przodu bardzo szybko, dynamicznie i tworzyć sytuacje, strzelać bramki i jeszcze presować wysoko. Myślę, że jest to coś ciekawego i że Portugalia może na tym mundialu
jeszcze nieźle namieszać. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego vloga. Będziemy też kręcić podobne z ćwierćfinałów, półfinałów, no i z finału. Do zobaczenia na Total Sport. Pamiętajcie, by polajkować nas i włączyć powiadomienia. Trzymajcie się. Cześć!